Matka, patrz, jakie to ciekawe. Co? Od mojej strony. Kochani, chciałbym wam coś o czymś powiedzieć, bo no, z czym wam się ogień kojarzy? Ze? No? Ze źródła. Ze źródłem. Co jeszcze wam się kojarzy ogień? Co ogień daje? Ciepło. Ciepło oraz? Jakbyśmy byli w ciemnym pokoju, to co daje? Jasność. Światło daje, jasność. A kto jest jasnością? Jezus. A dlaczego? Skąd wiemy? Przypominacie sobie proroctwo Izajasza? Tak. Naród kroczący w ciemności ujrzał światło. No właśnie. I potem święty Jan Ewangelista mówi, że przyszedł... Już dobrze. Zrób sobie knigę. A więc to ta światłość, słuchajcie, którą zapowiedział nasz prorok Izajasz, przyszła. I święty Jan mówił, że przyszło słowo było życiem i życie było światłością. Czyli Jezus jest naszą światłością, okej? Okay? No dobrze, a powiedzcie mi, Gabuś, to jest do ciebie pytanko. Gdzie ta światłość, czyli Pan Jezus, gdzie najbardziej pokazał nam swoją miłość? W świątyni. Nie. Gdzie najbardziej? Lucja, ty też pomyśl. Gdzie najbardziej Pan Jezus pokazał, że nas kocha? Na mszy świętej? Nie, poczekajcie, pomogę wam. No, uwaga, będzie podpowiedź mała. Gdzie Pan Jezus najbardziej pokazał? Na krzyżu. Na krzyżu. Światłość zawisła na krzyżu, tak? I tam Pan Jezus pokazał nas, że najbardziej nas kocha. Bo umarł za nasze... Grzechy. Żebyśmy my mieli życie jakie? Wieczne. Wieczne w nim w niebie. A więc słuchajcie, jesteśmy w Wielkim Poście, czyli przygotowujemy się na Triduum, na święta Wielkiej Nocy, tak? I będziemy dużo myśleć o krzyżu i rozważać. Właśnie dlatego, że tam Pan Bóg najbardziej nas ukochał. Okej? Okej. I zobaczcie, gdy tam Pan Jezus jeszcze dalej mówi, On jest światłem, ale Pan Jezus powiedział do apostołów co? Że wy jesteście światłością światłością świata, mówi Mateusz w Ewangelii. Okej? Okay? A co to znaczy być światłością dla świata, jak myślicie? Że to światło jest takie duże, że rozświetla cały świat. Ale że my mamy być światłością świata, co to znaczy? Gabuś, jak to rozumiesz? Że mamy być chrześcijanami. Mamy być prawdziwymi chrześcijanami, tak. I wtedy Pan Jezus w nas będzie świecił dla... Dla kogo? Dla ludzi. Dla innych. Okej? Okay? Którzy nie wierzą, ci, którzy są tam, tak? Dokładnie. A więc jak patrzymy na to ognisko, słuchajcie, pamiętajcie, że źródłem wszelkiego światła i ciepła i gorąca jest nasz Pan Bóg. Okej? Okay?